Cześć, chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia bardzo śmiesznej potrawy. To jest tak proste, a u mnie w domu się tego nie jadło i ja dopiero w tym roku podpatrzyłam to u koleżanki i postanowiłam zrobić to na kanale dla tych, którzy tak jak ja nigdy nie próbowali. Jestem wielką miłośniczką młodej kapusty, a teraz jadłam u koleżanki świetną rzecz, młodą kapustę panierowaną. To jest coś tak fantastycznego, to jest pierwsze, drugie danie z sosem czosnkowym, naprawdę nic więcej nie trzeba, jest po prostu świetne. W momencie, kiedy jest młoda kapusta, naprawdę mogłabym się tylko tym żywić, a jest też bardzo proste. Do zrobienia takiej kapusty potrzebujemy młodą kapustę. Najlepiej tak dosyć porządnie uciąć głąb, ale go nie wycinać, żeby nam się nie rozwalił. Potrzebujemy też spory garnek, żeby ją sparzyć, tak podgotować z gorącą wodą. Potrzebujemy troszeczkę octu albo czegoś kwaśnego do tej wody, żeby po prostu ona była taka podgotowana, ale żeby się nie rozpadła. Olej do smażenia, bułka tarta, jajko, no i przyprawy. No i teraz zaczynamy tak. Są dwie szkoły. Jedna szkoła to jest taka, że podgotowują całą kapustę, ale wtedy te liście na zewnątrz moim zdaniem są za miękkie i to nie jest fajne. Więc ja kroję. Jeszcze nie w takie całkiem małe kawałki, ale jednak kroję. I wkładam do wrzącej wody i ją podgotowuję. No tak, żeby była taka miękkawa. Zaraz zobaczycie, no, nie powiem w czasie. Dodaję też troszeczkę, odrobineczkę oliwy. Dodaję trochę octu jabłkowego. Trochę cukru. Ona wtedy mniej taki ma ten swój zapaszek. I trochę soli. No i gotujemy, żeby była taka półmiękka. Ćwiartki kapusty są już podgotowane. One mają być takie podgotowane, nie ugotowane. Wyciągam je delikatnie na sitko, ewentualnie durszlak. I po pierwsze muszą obcieknąć, a po drugie muszą ostygnąć. Kapusta jest już podgotowana, ona nie jest ugotowana, ona jest podgotowana. I ją tnę na takie mniej więcej kawałki. Jak głąb jest bardzo, bardzo gruby, to też go tak leciutko wycinam, ale tak, żeby mi się kapusta nie rozpadła. Ona jeszcze jest ciepła. No i takie tniemy na takie kawałeczki kapustę i ją przygotowujemy do panierowania. O, widzicie, jak tutaj głąb jest bardzo duży, to troszkę go można tam podciąć, ale też nie za dużo. Jak zostaje jakiś liść, o, taki samotny, to go można tam odrzucić. Ona musi być dobrze odsączona z wody i raczej letnia. Teraz tak, woda była trochę słona, trochę kwaśna. Ale ja jeszcze, żeby nie była mdła kapusta, to jeszcze ją przyprawię trochę. No wiadomo, solą, pieprzem, można papryką ostrą, jeśli ktoś lubi. No tak, żeby miała jakiś smak. No i teraz możemy zacząć panierować. Najlepiej panierować i od razu kłaść na tłuszcz, ale widzę, że on się jeszcze nie rozgrzał dobrze. Tak jak kotlety, po prostu. Troszeczkę można skleić. O. Ale jeszcze musimy zaczekać. Tak wygląda panierowana, usmażona kapusta. Już próbowałam, jest przepyszna w ogóle. Tyle wychodzi z jednej niewielkiej kapusty, z wyjątkiem jednego kawałka, który się lekko sfajczył i go próbowaliśmy.
Naprawdę jest pyszna. Do tego bardzo pasuje sos czosnkowy, który albo już był, albo za chwilę będzie na kanale, ewentualnie jakiś ketchup, cokolwiek, coś takiego jeszcze ostrzejszego i naprawdę spokojnie może służyć jako samodzielne danie. Bardzo polecam. Na razie. Do zobaczenia. Cześć, pa! Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i bardzo proszę o łapki w górę, to pomaga mi w pracy.